od marca do maja 1871 roku przez 72 dni trwa bohaterska obrona Komuny Paryskiej, pierwszej w dziejach ludzkości władzy proletariackiej. Lat temu na barykadach Paryża nie walczono tylko o wolność tego miasta. Walczono o coś znacznie większego. O ziemię dla chłopów, narzędzia dla robotników, pracę dla wszystkich. Te właśnie hasła Komuny Paryskiej wyznaczyły jej w historii miejsce najwyższe. Klasa robotnicza ówczesnej Europy uznała paryską rewolucję za proletariacką. W deklaracji z 15 kwietnia 1871 roku członkowie sekcji międzynarodówki w Genewie pisali: w rewolucji komunalnej powitaliśmy wkroczenie klasy robotniczej na arenę polityczną i pojęliśmy ją jako zapoczątkowanie ery reorganizacji społecznej. Cokolwiek się zdarzy, bracia i siostry z Paryża, dzieło to nie przepadnie, ponieważ jest ono ogólną sprawą wyzwolenia robotników. W walce o komunę zrodziły się słowa: wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których gnębi głód. Pisał je w hołdzie dla współtowarzyszy francuski robotnik Eugène Potier. Zapowiadały one swym refrenem nadchodzący wraz z jutrem dzień decydującej rozprawy tych, którzy wtedy byli jeszcze niczym, zaś nazajutrz mieli być wszystkim. Wśród nich byli także Polacy, zwykli żołnierze i wybitni dowódcy. Komuną imiona swe powsze czasy związali Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski, bracia Okołowiczowie. Prowadzili lud Paryża na barykady. Zdawali sobie sprawę z tego, że powstanie wolnej Polski związane jest nieodłącznie z rewolucją socjalną. Wstępując w szeregi komunardów, późniejszy ich dowódca Jarosław Dąbrowski powiedział: nie boję się sądu przyszłych pokoleń. Przekonany jestem, że kroczę drogą postępu. Tę drogę wybrali wszyscy Polacy walczący w komunie. Było ich kilkuset. Za udział w komunie zapłacili życiem, więzieniem, tułaczką. Przybyli do Francji jako emigranci polskich powstań, tych zrywów polskiego narodu, które tak głośnym echem odbiły się w ówczesnej Europie. Stając w szeregach komuny, walczyli więc Polacy nie tylko o wolność, równość i sprawiedliwość dla ludu Paryża. Była to walka o wyzwolenie wszystkich, również swojego kraju.